To w kwestiach organizacyjnych. Najpierw pojawi się intro i tam będzie tekst z nazwą tego programu, a później poznacie niesamowitą historię Czesława Wiśniaka. To tak w skrócie, no żeby była jasność, po co się dzisiaj spotkaliśmy. Daniel Janiak, cześć, dzień dobry. Zanim rozpoczniemy, kochani, szybka akcja. Subujemy, łapkujemy, więc nie krępujcie się śmiało. Właśnie to jest ten czas. A na początek pierwsza część obsady filmu Konsul, komedii kryminalnej z 1989 roku w reżyserii Mirosława Borka. Oparta na życiorysie Czesława Śliwy, największego oszusta epoki polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To ci powiem, ale ci powiem. Zdjęcia kręcono we Wrocławiu, m.in. na lotnisku, hotelu Monopol, budynku sądu na Podwalu, na osiedlu Książę Małe, urzędzie wojewódzkim, w więzieniu na Świebockiej, w Warszawie, w sopockim hotelu Grand, w halach targowych w Gdyni i urzędzie wojewódzkim w Gdańsku. Wiśniak istniał naprawdę i to na bazie jego historii nakręcono film Konsul. Dobra, oglądamy kolejną część obsady. Warzywnym klient prosi o jedną brukselkę. Jedną, dziwi się sprzedawca. Tak, bo to do gołąbków z przydziałowego mięsa. Dlaczego w Teatrze Jaruzelski zawsze siadał w pierwszym rzędzie? Bo chciał mieć naród za sobą. Jaka jest różnica między 4. RP a PRL-em? Za PRL-u rząd był w Londynie, a naród w Polsce. Znacie fajne i śmieszne dowcipy? Napiszcie je w komentarzach, a ja opowiem je w kolejnych odcinkach. Dobra, przechodzimy do kolejnej części obsady. Thank you.
Zdania są tendencyjne. W jaki sposób Wiśniak odgrywa się na grubym? Odpowiedź A. Proponuje mu hurtową sprzedaż dżinsów. Odpowiedź B. Proponuje mu hurtową sprzedaż papierosów. Odpowiedź C. Proponuje mu hurtową sprzedaż wódki. Odpowiedź D. Proponuje mu hurtową sprzedaż paliwa. Znacie odpowiedź? Napiszcie ją w komentarzu. A my tymczasem przechodzimy do kolejnej części. Nie, ja tylko pociągnę to. Czas na szybkie losowanko. Kolor czarny, a więc w następny piątek lecimy do Stanów Zjednoczonych. Serdecznie już teraz zapraszam na ten odcinek. I już prawie macie mnie z głowy, ale wcześniej musicie zrobić jeszcze kilka rzeczy. Zasubskrybować mój kanał, odwiedzić mojego Face'a, mój Instagram, Daniel Janiak. Wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.